Czuwaj. 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 A czuwaj. Czuwaj. Jak się druhny nazywają? Olka. Kaśka. Jak ma druh na imię? Stanisław. Mirek. Jak minęła podróż? Trwała długo. Ale było bardzo fajnie. Tak, w sumie nam się podobało. No, jechało mi się dobrze, tylko duszno było. A kiedy druhny przyjechały i skąd? Przyjechałyśmy w czwartek wieczorem, czwartek w nocy. Czwartek w nocy. A jesteśmy z drużyny z Czarnej. Ale mieszkamy w Zalesiu. A kiedy druh tutaj przyjechał? Wczoraj. Skąd druh pochodzi? Ja przyjechałem z Rzeszowa, a pracuję dla chłopca Łańcuckiego. Kiedy będzie czas, wpadnij na stopnia w las, na pola niech nie króluje zły. O właśnie! Gwiazdy pyłą w dniu dym, zły wyciśnie nam dym, lecą iskry z gwiazdami, a my. A jaką funkcję pełni druh na tym obozie? Na obozie jako taką funkcję nie pełni, ale przyjechałem na zlot z orkiestrą Dętą Słuchowa. A jak druhowi podoba się na zlocie? Zlot dla mnie to już jest druga impreza. W tamtym roku tutaj byliśmy, to był pierwszy zlot. Teraz jest drugi zlot. No, coraz więcej nas jest, także jest przyjemnie i sympatycznie. Pierwszy raz jesteśmy na zlocie, ale bardzo nam się podoba. W ogóle pierwszy raz jesteśmy w Majdanie i podoba nam się ogólnie. Jak podoba się druhowi tematyka tegorocznego zlotu Władca Pierścieni? No, słuchajcie, bajki zawsze są miłe. Przede wszystkim ładnie je posłuchać, poczytać. Każdy z młodych ludzi to lubi, a i przy tym się doskonale bawi. Śpiewajmy wszyscy, ten radosny czas na lata, śpiewajmy razem, miły jest tu nas. Oczeka głowę, wszystko wiemy, że nie zdarzajemy się. A przyjechały druhny same? Czy może z kim? Tak zeżnął. Z jednym druhem Arkiem i Krzyśkiem, który siedzi cały czas w kuchni. A czy druh nadal należy do harcerstwa? No, jak najbardziej. A jaką druh pełni, czy pełni druh jakąś funkcję w chówcu? W tej chwili jestem członkiem Międzychówcowej Komisji Stopni Instruktorskich, która po prostu przygotowuje młodą kadrę do pracy instruktorskiej, nadaje stopnie. No i realizuje cały program rozwoju instruktorskiego. A w którym roku wstąpił druh do harcerstwa? Oj, to dawno było. Dawno było, bo jakby to popatrzeć, to był rok bodajże 57. 1957. Do jakiej druh należy drużyny? Ja jestem w 5. drużynie wędrowniczej Knieja z Husowa. W tej chwili należy do kręgu instruktorskiego Więź. Jest to krąg starszyzny harcerskiej i instruktorów. I w tym kręgu już jestem od 6 lub 7 lat. A krąg działa gdzie? Krąg działa w Łańcucie. Pełnicie jakieś funkcje w harcerstwie? Nie, ale otwarłyśmy próby instruktorskie, więc niestety w karcie mamy wpisane, że będziemy pełnić w przyszłości. A czy pełni druh jakąś funkcję w chówcu? Owszem, w chówcu jestem członkiem komendy, jestem skarbnikiem chówca. Czym się tak dokładnie może jakby druh mógł opisać pracę takiego właśnie skarbnika? Praca skarbnika to jest na przykład tak, zbieranie wszystkich składek członkowskich od harcerzy, z drużyn, od instruktorów. To jest dbanie nad całością finansów chówca, związanych między innymi z finansowaniem tego obozu i innych imprez chówca. Generalnie dbanie o ciągłość finansową, o to, żeby harcerze, imprezy, które są organizowane, miały odpowiednio realizowane od strony formalno-finansowej i takie prawne, żeby wszystko było zgodne i pieniądze nie zostały zmarnowane, czy w jakiś sposób inny tam źle trafiły. Tylko żeby dobrze były wydane i żeby ktoś miał na tym dobrą pieczę. Od tego jest skarbnik i komendant. Tylko gwiazdy przyjazne nam są.
czy może druh nam jeszcze powiedzieć coś o kręgu instruktorskim Knieja? Więź, przepraszam. Krąg instruktorski Więź w Łańcucie powstał już chwilę temu. Dokładnie nie określę daty, dlatego że nie byłem przy jego powstaniu. Zakładała go zuchmistrzyni druhna Wrona. Później ten krąg chwilę jakby przestał działać. Reaktywowała go druhna Halina Szymańska i do dzisiaj działa dosyć prężnie. Kilka udanych imprez mamy za sobą, a między innymi już z kolei drugi zlot pokoleń harcerskich chłopca łańcuckiego. A w którym roku druh wstąpił do harcerstwa? O, to ta data zawsze mi robi problem, bo ja zawsze to weryfikuję zgodnie z klasą szkoły podstawowej i nigdy nie mogę sobie przypomnieć, kiedy to był, jaki to był rocznik, ale to była moja czwarta albo piąta klasa podstawówki. Śpiewajmy wszyscy, żeby los nie zasnął, śpiewajmy raz. Co wam się jak na razie najbardziej podobało na zlocie? Kasia, wypowiedz się. Co mi się podobało? Wędrówka dzisiejsza mi się bardzo podobała. Bardzo bolały nogi, fajnie. Ale było fajnie, podobało mi się. Też mi się podobało. A który raz jest druh na obozie? Oho, ho, 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 a może i więcej. A co tak druhny szyjecie? Przyszywamy naszywki z lotu. Ta-da-dam. Jakie są szanse, żeby druh sfinansował nam kupno nowej kamery? Szanse są w miarę dość realistyczne, no tylko jeśli chodzi o kupno tej kamery do Leżańska. Możemy ją ewentualnie rozważyć zakupić do Łańcuta, a potem za niedrogą opłatą wypożyczać do Leżańska. Co byłoby? My już jedną kamerę pożyczamy, no, następna jest potrzebna w sumie. Ja dziękuję za wywiad. Dzięki. No to dziękujemy za wywiad. Czuwaj. Czuwaj. W takim razie dziękujemy za wywiad. Czuwaj. Dziękuję, czuwaj. Czuwajmy wszyscy, żeby los nie zasnął. Czuwajmy raz.